Michał Cieślak po zwycięskiej walce z Jurij Kalęgą. Kalęga mówi, że przyjeżdża na sparing. Coś mu ten sparing nie wyszedł dzisiaj. No to widzieliście, jaki miał sparing. Zajebiste. Nie chciał dokończyć. No nie chciał. Nie wiem dlaczego. Powiedz, to chyba była taka, nie wiem, pierwsza walka, w której twój rywal był agresywniejszy od ciebie. Jak się boksowało z pozycji takiej bardziej defensywnej? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze i tak boksowało. Tutaj zmiana trenera już coraz bardziej jest widoczna, zmiana przygotowań, zmiana treningów, także myślę, że to coraz bardziej będzie coraz większe efekty przynosiło. Czy było dużo boksu przede wszystkim, mniej siły, dużo boksu. A ja muszę boksować, ja muszę się bawić boksem. Wiadomo, że to jest niebezpieczny sport, ale ja muszę wchodzić, to czuć i tym się bawić. Jak mi to wszystko wychodzi, to już samo wszystko nakręca. Czułeś, że dzisiaj boksowałeś takiej na najwyższej swojej półce? Nie, jeszcze nie. Nie ma się co podniecać, panowie. Trzeba trenować mocno. Chwilę odpoczywam, wracam na trening i tu nie ma co popadać w jakąś paranoję. Trzeba bardzo mocno trenować, coraz większą poprzeczkę podnosić, sparingów, treningów i walk, tak? Także ciężka praca przede mną cały czas. Było coś w boksie Kalęgi, co szczególnie ci przeszkadzało? Nie, jakoś nie. Nie było nic takiego, także wszystko pod kontrolą. To był najtrudniejszy rywal w twojej karierze? Nie wiem, muszę obejrzeć tą walkę. Jakoś tak, aż jakoś ciężko nie miałem z nim, także nie wiem. Kalęga... Musicie wy to ocenić, co, jak to wyglądało z boku, ja nie wiem, muszę sobie najpierw to obejrzeć tą walkę. Kalęga był agresywny, rzucał te swoje lewe sierpy, ale chyba były widoczne dla ciebie. Lewe sierpy były widoczne, prawe sierpy były widoczne, lewy prosty był widoczny. Jeszcze powinienem więcej go kontrolować właśnie tą swoją prawą nad jego lewą, bo widziałem to, że te lewe lecą. Powinienem to wykorzystywać, no ale to wszystko jeszcze praca. A jakie były założenia przed walką? Założenia taktyczne były takie, jakby było widać, lewa ręka, nogi i tańczymy, tak, bawimy się. Tą zabawę dzisiaj było widać, zmieniałeś pozycję bardzo często na odwrotną. Tak, no i to wchodziło. Prawy z przejściem na lewy sierp. Parę razy wszedł, chyba w tej trzeciej rundzie to weszło, co go tak zamiotło. Także no to wchodzi, widać, że wchodzi. Myślę, że będzie coraz bardziej to wszystko się spinało i zatrybiało. Wczoraj mówiłeś, że na pytanie, co dalej, odpowiesz po walce. To słuchamy w takim razie. Idę, odpoczywam teraz, dzisiaj. Reset, odpoczynek. Ile odpoczynku? Bardzo ciężkie przygotowania za mną, bardzo dużo sparingów, 5 tygodni chyba sparingów, jeszcze nigdy takich sparingów nie miałem, z Mateuszem Masternakiem, z Żukiem, jeszcze jeden Ukrainiec był, także dwóch Ukraińców miałem, non stop się zmieniali. No nie było takich przygotowań, bardzo ciężkie 5 tygodni sparingów. Michał, chciałem wrócić do trzeciej rundy. Był taki moment, kiedy Kalęga był wyraźnie podłączony i nie poszedłeś za czasem, odpuściłeś. Czemu tak? Powiedziałem, że będę go rozbijał przez 8 rund i dlatego tak zrobiłem. Za to, co gadał i tak było w ringu. Ale czułeś się bezpieczny? Bo to jednak jest ryzyko przedłużać sobie walkę. Czułem się bezpieczny cały czas, nie czułem żadnego zagrożenia. Wiadomo, że to mocne były te ciosy. No ale czułem, to wszystko przyjmowałem, wyłapywałem, tak samo z koksem. To mniej więcej ta sama siła, co z koksem była. Dużo dały przygotowania z Mateuszem Masternakiem? Bardzo dużo, na pewno jakieś też wskazówki cenne. Rozmawialiście z Mateuszem, za co mu dziękuję za te sparingi, też, że przyjechał, że nam pomagał w przygotowaniach, także dziękuję. No i co, bardzo fajnie. Czy Cieślak Masternak, jest to możliwe? No dlaczego taka walka w ogóle? Nie wiem, dlaczego chcecie takie walki robić, ja to się jakoś sam, wiesz, sparowaliśmy dopiero, a ja mam go wyzywać na walkę, no bez przesady. Mówi, że tak nie chce... Przyjeżdża, pomaga mi w sparingach i od razu zestawienia takie. Mówi, że tak nie chce się ekscytować tą wygraną, ale Kalęga ze słabymi rywalami nie wygrywał. To na pewno jest cenne zwycięstwo. Dopiero była mowa wszędzie, że to nie wiadomo jaki test dla mnie, tak? Wszyscy mówili, jest test zaliczony. Masz jakiegoś takiego zawodnika, z którym chciałbyś się zmierzyć ze światowej czołówki? Nie, wszystko zostałem w rękach promotorów, przygotowuję się do następnej walki. Najpierw odpoczywam teraz. A jak blisko jesteś walki o Mistrzostwo Świata według ciebie, jak myślisz? Nie wiem. Wiem, że jeszcze mnie bardzo długa droga czeka do tego wszystkiego, także ja chcę pracować cały czas, chcę się rozwijać, może jakiś wyjazd ze Stanów teraz, nie wiem, zobaczymy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców, dziękuję wszystkim kibicom z Radomia, dziękuję wszystkim moim sponsorom, którzy mi pomagają. Dziękuję wszystkim.